Tradycyjnie mottem imprezy jest Stop przemocy i terrorowi. Od 8 lat z początkiem września Wejherowo przyciąga miłośników mocnych brzmień. Jego data nie jest przypadkowa, bowiem ma związek z trzema tragediami. Wybuchem II wojny światowej, zamachem na World Trade Center oraz tragedią w Biesłanie. Środowisko muzyczne, z którym się wówczas tutaj zetknęłam, bardzo rockowe, właściwie chciało w jakiś sposób się wypowiedzieć swoją muzyką przeciwko takim negatywnym zachowaniom ludzkim. I właśnie koncert rockowy miał pokazać, że można żyć razem, że można się nie dyskryminować i przede wszystkim, że można wzajemnie siebie akceptować. Wolność, ale właśnie w zrozumieniu też tej tolerancji dla wszystkich innych i że wolność nie jest bezgraniczna, że można samodzielnie komuś coś narzucać. Swoją chęć dotyczącą występu w tegorocznym festiwalu zgłosiło ponad 70 zespołów. Komisja wybrała 5 kapel, ale zadanie to nie było łatwe. Tyle to była jakość gry. Mieliśmy do dyspozycji płyty nagrane przez ten zespół zwany Debo. No i wybieraliśmy te, które naszym zdaniem są takie, no, które nam się najbardziej podobały. No. Nas było 5 osób. Zadanie nie było łatwe, bo wybieraliśmy 5 kapel z tych 70 ponad, bo szósta, która przegrała, to jest gwiazda, to jest zupełnie co innego. A gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu był zespół Lipali. Oprócz nich można było posłuchać także Adrem z Gdyni, We Are Not Skartus, Zdrowia Szczęścia Pomarańczy z Sopotu, Prof z Wejherowa oraz kapeli Mechanizm z Gdańska. W trakcie imprezy można było zakupić toniki wierszy młodych poetów Mateusza Odenieckiego oraz Radka Szalaj.